Dzień dobry Państwu. Przed nami kolejny odcinek z cyklu Miejsca i ludzie. Nasze spotkania z historią to są wyprawy szczególne, wyprawy sentymentalne. Tu przyglądamy się miejscom i wspominamy postaci, które je wypełniały, rozrzucone na osi czasu. Zapuszczamy się w tereny dawnej Rzeczypospolitej. Rozmawiamy o różnych wydarzeniach, ale te wszystkie wydarzenia i osoby łączy taka wspólna pamięć, wspólne dziedzictwo polsko-białoruskie. Dzisiejszy odcinek poświęcamy postaci szczególnej, Tadeuszowi Kościuszce. Jest dzisiaj z nami profesor Olek Łatyszonek, profesor Uniwersytetu w Białymstoku, który specjalizuje się właśnie w takich tematach i próbuje spojrzeć na historię wspólnych relacji, cały czas odkopując, odnajdując coś nowego. Panie profesorze, Tadeusz Kościuszko to taki bohater, którego każdy chce mieć dla siebie, ale ja bym chciała spojrzeć na niego przez pryzmat jednak tej wielości. Ile państw, ile narodów chce mieć Kościuszkę za bohatera? I czy to jest bohater jednego narodu, czy bohater, którym możemy się podzielić? Można powiedzieć, nie tyle chce, tylko uważa za bohatera, bo jest bohaterem Polski, Stanów Zjednoczonych, ale też i Białorusi. Może władze białoruskie tego nie podkreślają, niemniej jednak w społeczeństwie białoruskim cieszy się wielkim poważaniem, choćby świadczy o tym to, że wzniesiono już społecznym kosztem dwa pomniki Kościuszki, jeden w Meryczowszczyźnie, a drugi w Solurze. To jest niezwykłe zjawisko. To pewnie mogliby się jeszcze Litwini do Kościuszki przyznać, ale oni pewnie bardziej wolą Jasińskiego. Mhm. Wydaje mi się, że w ogóle rozmowa o tym, czyj to jest bohater, nie ma najmniejszego sensu, ponieważ Kościuszko im dalej od czasów, kiedy przede wszystkim walczył, tym bardziej zmienia swoją postać jako bohater, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. To do nas jeszcze tak bardzo nie doszło, bo my lubimy taką historię powstaniową, naczelnik, tam generał, a dla Amerykanów jest przede wszystkim tym, który uwolnił swoich niewolników. I w czasach, kiedy burzone są pomniki amerykańskich bohaterów, którzy mieli nieszczęście zgodnie ze swoim czasem, w którym żyli, mieć niewolników, to Kościuszki postać rośnie i właśnie w opinii historyków amerykańskich. Nawet George Washington, Jerzy Waszyngton po naszemu, i ten miał niewolników i to mu wypominają, a Kościuszko na tle tych bohaterów jawi się jako postać wyjątkowa. Człowiek, który chciał uwolnić niewolników w Stanach Zjednoczonych, uwolnić chłopów w Wielkim Księstwie Litewskim, w swoim majątku, a nie udało mu się, ale to właśnie też znak czasu. Jeszcze było za wcześnie, ludzie nie dojrzeli, ale Kościuszko jawi się jako postać niezwykle nowoczesna i bohater ponadnarodowy, nawet powiedziałbym ludzkości. Mhm. Właśnie ta nowoczesność Tadeusza Kościuszki jest taka niesamowicie cenna, bo my go widzimy najczęściej na tablicach ulic. Tak? W każdej miejscowości praktycznie mamy ulicę Tadeusza Kościuszki i postrzegamy go przez pryzmat tej rzeczywiście działalności powstańczej, a jeżeli spojrzymy na to z perspektywy tych innych narracji, to otwiera nam się postać bardzo nieszablonowa i postać, tak jak ujęliśmy, bardzo nowoczesna. Proszę Państwa, to takie postrzeganie inaczej to jest perspektywa do budowania swojej wiedzy o miejscu, ale i o postaci. Tadeusz Kościuszko jest bohaterem, który bardziej łączy niż dzieli. I tę łączność, tę umiejętność spojrzenia na Tadeusza Kościuszkę musimy w sobie wypracować. Na pewno nie zrobimy tego przez pryzmat podręczników szkolnych.
ale możemy to zrobić wędrując za Kościuszką i dosłownie, ale sięgając również po różne narracje i różne spojrzenia na poszczególne postaci. Ja to tak chciałabym zachęcić Państwa do tego, żeby w podróżach po Białorusi zapuścić się do wspomnianej Mereczowszczyzny. Proponujemy Państwu taki przegląd tego miejsca z drona. To jest miejsce, w którym uruchamiamy wyobraźnię i uruchamiamy też takie myślenie, jaką drogę musiał przejść bohater od Mereczowszczyzny do Stanów Zjednoczonych i jak po drodze ewoluował i jak zmieniał swój sposób postrzegania świata. To tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję za uwagę.